Ludzki mózg. Można go wziąć do ręki. Nic mu nie dorówna. Te komórki tworzą idee. Zastanawialiście się kiedyś, jak komórka wpada na jakiś pomysł? Oto kim naprawdę jesteśmy. Gdy zabierzemy mózg, zniknie człowiek. Poświęciłam ponad 60 lat badaniom mózgu. Była to dla mnie czysta radość. Czy można nie kochać mózgu? Doktor Diamond. Mózg, moja miłość. Wykłady Marian Diamond na YouTube miały ponad 1 700 000 wejść. Jest drugim pod względem popularności profesorem na świecie. Przed badaniami Marian Diamond oficjalnie przyjęta koncepcja mózgu zawierała poważny błąd. Zapraszam do nas dr Marian Diamond. Poświęciła 30 lat badaniom mózgu. Marian Diamond pierwsza zbadała i opisała mózg Alberta Einsteina. Z ogromną przyjemnością witam panią profesor Marian Diamond. Witam na naszym wspaniałym uniwersytecie w Berkeley. Ilu z was badało mózg? Ilu z was badało ludzki mózg? Ilu z was widziało ludzki mózg? Niespodzianka dla tych, którzy nie widzieli mózgu. Kiedy widzicie damę z pudłem na kapelusze, nie wiecie, co w nim ma, prawda? Proszę. Wiecie, że właśnie tak powinniście wyglądać w środku? W mózgu zachodzą wyższe procesy poznawcze. Płat czołowy zastanawia się, co chcecie robić dziś wieczorem. Ilu z was słyszało o móżdżku? Tyle rzeczy chcę im powiedzieć. Jakie wspaniałe rzeczy potrafi mózg. Ta ponad kilogramowa masa, która tkwi w czaszce. Wszyscy chcą mieć lepszy mózg. Jeśli jest okazja, żeby go poprawić, chcemy z niej skorzystać. Odkryliśmy, że 5 rzeczy jest niezbędnych dla poprawy pracy mózgu. Przychodzi mi do głowy 1 000 000 wskazówek, ale w naszych badaniach ustaliliśmy ich 5. Po pierwsze dieta, po drugie ćwiczenia fizyczne, po trzecie pokonywanie trudności, po czwarte nowość, a jako piątą dodaliśmy miłość. Jak zmieniła naukę? Kiedy ktoś wysuwa nową ideę, która obala dawniejszą, burząc przy tym część naszego wewnętrznego świata, z natury rzeczy jest ona zaciekle zwalczana. Rozwój nauki nie wydarza się w formie kontinuum liniowego, tylko skoków, przestanków, szarpnięć i nagłych zmian. Praca Marian była tego klasycznym przykładem. Pytano, po co robi takie głupie doświadczenia? Marnuje tylko szczury i szczurzą karmę. To był skok naprzód. I wiecie co? Dzięki jej pracy wyrosło pokolenie badaczy i powstała nowa dziedzina nauki.
Marian Diamond. Marian Diamond należy do twórców nowoczesnej neurobiologii. W początkach jej kariery koncepcje neuroplastyczności i wzbogacania mózgu, które dziś traktujemy jako oczywiste, wywoływały kontrowersje wśród naukowców. Podważały uznane teorie dotyczące potencjału mózgu. W latach 60. naukowcy byli zgodni, że to genetyka określa możliwości mózgu, że się go dziedziczy. Genetyczny determinizm traktował mózg jako statyczny, stały. Maksymalny potencjał mózgu ustalony przy narodzeniu i niezmienny. Wszyscy specjaliści z tej dziedziny uczyli nas, że mózg podąża genetycznie zaprogramowaną ścieżką rozwoju. W końcu dochodzi do ustalonego z góry miejsca, szczytu możliwości. Później wraz z wiekiem następuje pogarszanie jego pracy. Prace Marian to podważyły. Musieliśmy się nauczyć to zaakceptować. W wieku 31 lat dr Diamond była naukowcem, wykładowcą i matką trojga dzieci z kolejnym w drodze. Dołączyła do trzyosobowego zespołu naukowego na Uniwersytecie Kalifornijskim. Szukali dowodu, że mózg nie jest zdeterminowany przez genetykę, tylko ulega wpływom środowiska. Mieli pracować razem 15 lat. Kresh i Rose Zweig byli psychologami, a Bennett był chemikiem. Uzupełniłam zespół, bo zajmowałam się anatomią. Najbardziej chciałabym pracować nad mózgiem ludzkim. Musiałabym znaleźć chętnego, który oddałby mi swój mózg. Ktoś się zgłasza? Nie. Zatem musimy się zadowolić mniejszym zwierzątkiem, szczurem. Badania były proste, ale eleganckie, jak wiele wybitnych eksperymentów. Marian trzymała zwierzęta w środowisku ubogim i we wzbogaconym, w którym miały więcej zabawek, piłek i kołowrotków. Część szczurów przebywała w środowisku wzbogaconym. Nazywałam je szczurzym Disney Worldem. Miały tam zabawki i ścieżki do biegania. Marian Diamond zadała proste pytanie. Czy środowisko zmienia anatomię mózgu? Mamy tu tak zwane środowisko wzbogacone. Wam może się nie wydawać bogate, ale jest takie dla szczurów mieszkających w dużej klatce. Są stymulowane, muszą reagować na zmiany. W kolonii standardowej każdy ma brata, a w środowisku zubożonym nie ma ani zabawek, ani braci. Proste badanie. Trzy środowiska, trzy zestawy mózgów. Porównanie po 80 dniach. Jeśli genetyka determinuje mózg, to powinny one mieć taką samą wielkość. Jeśli jednak powstaje jakaś wymierna różnica anatomiczna, to będzie to dowód na wpływ środowiska. Nie wiedziałam, jak zmierzyć anatomię. Próbowałam odkroić kawałeczek z głównego obszaru mózgu. Nie bardzo mi się udało, więc pokroiłam całość na plasterki. Mogłam pobrać zewnętrzne warstwy kory mózgowej. I zmierzyć je pod mikroskopem. Kiedy zaczynałam, ludzie mówili, że uzyskanie odpowiedzi potrwa ze 2 lata. Nic mnie to nie obchodziło. Liczyła się sama odpowiedź. Zabrało to dużo czasu. Thank you.
most important finding. Jednym z najważniejszych odkryć było, że dzięki wzbogaceniu mózg się powiększył, a w środowisku zubożonym skurczył o 6%. A 6% difference. It was thrilling. Byłam podekscytowana. Pobiegłam przez kampus pokazać wyniki doktorowi Kreszowi. Zwykle nie biegam po kampusie, ale to było coś, czego jeszcze nikt na świecie nie widział. Spojrzał na mnie i powiedział: to zmieni naukę. Doświadczenie zmienia mózg. Nikt wcześniej nie wykonał takich pomiarów. Byliśmy niesamowicie przejęci. Ten przełom naukowy był tak niezwykły nie dlatego, że Marian jako jedyny naukowiec przedstawiła nowe idee, ale jako pierwsza zebrała dowody i wykonała pomiary na prawdziwym organie, które potwierdziły, że mózg w chwili urodzenia nie jest do końca zdeterminowany. Zmienia się, reaguje, reorganizuje. Określa się to naukowym terminem – plastyczność. Później pojawiło się określenie neuroplastyczności, które stało się jednym z podstawowych pojęć w nowoczesnej neurobiologii. Neuroplastyczność to koncepcja, według której środowisko, czyli świat zewnętrzny, zmienia anatomię, fizjologię i funkcjonowanie mózgu. A to oznacza, że struktura mózgu nie jest stała. Na przykład badania dowiodły, że u taksówkarzy powiększa się obszar pamięci przestrzennej. Inny przykład. Obszar kory mózgowej związany z grą na instrumencie jest większy u muzyków. Krótkie badanie neuroplastyczności. Jeśli przez 2 dni będziesz nosić opaskę na oczach, kora wzrokowa przestawi się na przetwarzanie dźwięków i dotyku. Dzięki plastyczności u pacjentów po udarze zdrowe komórki mózgu przejmują funkcje obszarów uszkodzonych, umożliwiając odzyskanie utraconych umiejętności, takich jak mowa, ruch i postrzeganie. Plastyczność powoduje rozwój procesów w komórkach nerwowych, zwielokrotnienie liczby połączeń, tworząc podłoże do obróbki większej liczby danych. Dzięki niej mózg zmienia się strukturalnie i funkcjonalnie. Rośnie wydajność przetwarzania informacji. Mózg ludzki ma niezwykłe i cudowne możliwości. Na tym polega jego piękno. Istnienie plastyczności to dowód, że jesteśmy panami naszego mózgu. Każdy z nas może zmienić swój mózg, stać się tym, kim zechce. Buduje nasz mózg to, co robimy dzień po dniu, minuta po minucie. Co za dar. I co za odpowiedzialność. What a gift. Sami tworzymy własne arcydzieło. Nasz dojrzały mózg. Our personal masterpiece. Our mature brain. When that paper was published. Referat opublikowaliśmy w 1964 roku. Przemawiałam w Amerykańskim Stowarzyszeniu Anatomów. Była to pierwsza duża konferencja, na której zabrałam głos. W porządku obrad nie było wiele kobiet. Kiedy skończyłam, mężczyzna z tylnego rzędu wielkiego audytorium wstał i krzyknął: młoda damo, mózg nie może się zmieniać, a więc ty... Uważano, że mózg nie ma żadnej plastyczności i nie może się zmieniać, a wpływ środowiska to brednia.
Mój kolega, błyskotliwy Argentyńczyk, zrobił się czerwony jak burak i stwierdził, to niemożliwe. Nagle zrobiło się nieprzyjemnie, zwłaszcza, że była jedyną kobietą w tej dziedzinie. Na szczęście nauczono mnie powtarzania badań, a więc się nie przestraszyłam. Powiedziałam, że mi przykro, ale przeprowadziliśmy nie jeden, ale kilka eksperymentów, które potwierdziły wnioski. Miała rację. W owym czasie była niewłaściwa kultura nauki. Nie tylko ona powtórzyła badania. Zrobiło to wielu uczonych. Pojawiło się nowe pokolenie. Dzięki Marian Diamond powstała nowa dziedzina nauki. Dwa pokolenia później paradygmat wzbogacenia mózgu jest w pełni akceptowany i należy do nowej, rozwijającej się dziedziny nauki. Dla mnie jest ważniejsze, że stał się częścią naszego życia i naszej kultury. Wzbogacone środowisko z badań dr Diamond trafiło do środków masowego przekazu, do ośrodków opieki nad dzieckiem, nawet do Chin, gdzie jej koncepcje propagowano w milionowych nakładach ulotek. A wszystko to zaczęło się tutaj. Skoro już zaczęliśmy doceniać plastyczność naszej kory mózgowej, musimy się nauczyć, jak wykorzystywać tę wiedzę, wzbogacając środowisko ludzi w każdym wieku. Tylko jak? Jak stworzyć wzbogacone środowisko dla czyjegoś mózgu? Dr Diamond sformułowała to w jednym prostym zdaniu. Te kilka słów dotyczy mózgu i mięśni. Używaj, bo stracisz. Używaj, bo stracisz. Dr Diamond, używaj, bo stracisz. Właśnie w to wierzymy. Kiedy używasz mózgu, powstają połączenia. Kiedy siedzisz i nic nie robisz, tracisz go. Jeśli chcesz mieć zdrowy mózg, musisz stawiać sobie intelektualne wyzwania, podróżować, ćwiczyć, robić wszystko, co angażuje mózg. Będziesz go używać albo stracisz jego funkcję. Marian wykazała, że mózg jest plastyczny i dynamiczny. Rób coś nowego. Znajdź miejsce w mózgu, którego do tej pory nie używałeś i rzuć mu wyzwanie. Od czasu jej pionierskich prac uczeni opracowali tysiące skutecznych metod wzbogacania środowiska. Czytanie dzieciom na głos, bieganie, medytacja, nauka języków obcych, gra na instrumencie, utrzymywanie kontaktów towarzyskich. Ustalono też negatywne czynniki środowiskowe pogarszające pracę mózgu. Bieda w dzieciństwie, lęk, trauma, odizolowanie, brak snu, niski status socjoekonomiczny, niedobór białka. Szukasz idealnego środowiska wzbogacającego? Czy jest lepsze niż klasa? Nazywam się Marian Diamond. Nauczyciel świata. Uczę tutaj kilkadziesiąt lat. Lubię przekonywać studentów do anatomii. W 2005 roku Berkeley zamieściło na YouTube wstęp do anatomii dr Diamond. 5 lat później, dzięki internetowi, była drugim najpopularniejszym wykładowcą świata. Miała 1 700 000 wejść. Ilu z was zna strukturalny i funkcjonalny element płuc, bez którego nie można oddychać? Anatomia jest trudna. Drugie pytanie. Ilu z was zna strukturalny i funkcjonalny element kości zbitej, bez której kości rozpadłyby się tak, że bylibyśmy tylko kałużą protoplazmy? Ilu z was zna strukturalny i funkcjonalny element kości zbitej,
przydadzą nam się te zajęcia, co? Tyle różnych terminów, tyle różnych elementów. Zacznijmy od kośćca. Nakładamy mięśnie, układ krwionośny, limfatyczny, oddechowy, nerwowy, nerwy rdzeniowe, układ trawienny. U kiepskiego wykładowcy anatomia jest nudna jak przepisy podatkowe. Skoro temat jest tak zniechęcający, dlaczego jej zajęcia są tak popularne? Mięsień sercowy uderza 72 razy na minutę. Muszę wam to pokazać, żebyście zrozumieli. Zaciśniemy pięść 72 razy. Zobaczycie, jak wasza dłoń będzie się czuła po minucie. Raz, dwa, trzy, dalej. Masz migotanie przedsionków? Ty tam z tyłu nic nie robisz. To zajęcia praktyczne. 70, 71, 72. Wyobrażacie sobie, że wasze serce robi tak przez 100 lat i nigdy nie staje? Pamiętam swoje pierwsze zajęcia z panią profesor. Zobaczyłam naukową gwiazdę roka. Dzięki niej nauka stała się sprawą osobistą. Dla niej zastanawialiśmy się, po co chcemy się uczyć anatomii. Acetabulum. Powtórzcie. Chcę, żebyście umieli to powtórzyć. Będziecie używać tych terminów. Nakłonię was do mówienia. Pod koniec semestru będziecie mówić. Teraz siedzicie z otwartymi ustami i gapicie się na mnie. Ale wiem, że to możliwe, bo udaje się co roku. Muszę tylko ciężko pracować. Koledzy z drugiego roku wykrzykują odpowiedzi. Boicie się popełnić błąd. Można popełniać błędy. Jak to się nazywa? Dziękuję. Droga profesor Diamond, dziękuję, że zgodziła się pani na umieszczenie w sieci pani wykładów z anatomii. Droga dr Diamond, dzień dobry pani Diamond. Nazywam się Anita Ferguson i uczę dzieci w domu. Przyjechałem z Wielkiej Brytanii. Jestem studentem z Pensylwanii, z Genewy, z Hongkongu, z Uniwersytetu Michigan. Dotarłam do tych ludzi. 1 700 000 wejść na YouTube. Ludzie zrobią wszystko, żeby się u niej uczyć. Zwłaszcza, że potrafi to robić. Zawsze korzystała z tablicy. Do dziś mam notatki z jej wykładów. Piszę na tablicy, bo to daje czas na pomyślenie. Nie jest staroświecka. Od lat stosowano ją w szkole. Kiedy piszemy, uczymy się dzięki zmysłowi kinestetycznemu. Jeśli pokażę wam slajd, nie zdążycie przenieść obrazu do obszaru, który nazywamy korą asocjacyjną. Jeśli to zapiszecie, zapamiętacie. Ona naprawdę umie uczyć. Kiedy mam wolną chwilę, tak jak dziś, zabieram studentów na lunch. Rzucę kredę. Kto ją złapie, pójdzie ze mną na lunch. Spróbuję nikogo nie trafić w głowę. Chcesz iść dziś na lunch? Oczywiście. Który profesor tak robi? Dr. Diamond, o tylu sprawach chciałabym pomówić. Moje imię pochodzi z sanskrytu. Droga dr. Diamond, z przyjemnością dowiaduję się nowych rzeczy o moim ciele. Nasze ciało. Tematem jesteśmy my sami. My. Czym naprawdę jesteśmy? Anatomia nam to wyjaśnia i nas porusza. Myśleliście kiedyś o swoim nosie? Tkwi przed nami cały dzień. Look at the human body.
Spójrzcie na ludzkie ciało i na to, co nam proponuje pod względem wiedzy. Ciągle się zmienia. Pierwszy raz zobaczyłam mózg, kiedy miałam 15 lat. Mam 85 i wciąż mnie fascynuje. Warto dzielić się wiedzą o nim ze studentami. Spodziewam się, że wszyscy dostaniecie piątki. Ja zrobiłam swoje. Kolej na was. Nie chcesz się dowiedzieć, dzięki czemu jesteś sobą? Tyle pytań dotyczących mózgu pozostaje bez odpowiedzi. Czym jest myśl? Jak powstają wspomnienia? Gdybyś musiał wybrać do badania jeden mózg z całego świata, do kogo by należał? Kobieta z mózgiem Einsteina. Należałby do geniusza Alberta Einsteina. Co takiego w jego mózgu pozwalało mu tak głęboko myśleć? Przeczytałam w czasopiśmie Science, że zakonserwowano mózg Einsteina. Zapytałam, czy mogłabym dostać 4 fragmenty. Studiowaliśmy mózgi typowych mężczyzn. Chciałam porównać kilka obszarów. Zgodzili się. Po 3 latach dostałam 4 fragmenty mózgu. Zbadaliśmy je. W 1984 roku, 29 lat po śmierci Einsteina, Marian Diamond i jej współpracownicy jako pierwsi opublikowali wyniki badań jego mózgu. Po fakcie wydaje się to oczywiste, ale nikt przedtem na to nie wpadł. W nauce musimy wiedzieć, o co zapytać. Niełatwo postawić pytanie tak istotne, żeby odpowiedź zmieniła wszystko. Oto coś jedynego na świecie. Mózg Einsteina na moim ekranie. Jak się czułam, patrząc pierwszy raz na mózg Einsteina? Byłam głęboko wzruszona. Z jednej strony czułam radosne podniecenie, a z drugiej obawę, bo wyruszaliśmy w nieznane, w głąb mózgu jednego z najwybitniejszych umysłów wszechczasów. Chciałbyś zobaczyć mózg Einsteina? Odkryliśmy, że miał więcej komórek glejowych niż przeciętny człowiek. To są komórki nerwowe, a to jądra komórek glejowych. Hipoteza i pomiary podwyższonej liczby komórek glejowych w mózgu Einsteina wywołały kontrowersje co do ich roli w mózgu. Mózg jest zbudowany z dwóch typów komórek, nerwowych i glejowych. Do tej pory sądziliśmy, że komórki glejowe jedynie wspierają neurony. Dr. Diamond zauważyła, że szczury wychowywane we wzbogaconym środowisku mają nie tylko większy mózg, lecz również więcej komórek glejowych. Wyszłam od hipotezy, że Einstein miał więcej komórek glejowych na neuron niż przeciętny mężczyzna. Stwierdziliśmy, że miał ich o wiele więcej. Poruszenie na całym świecie wywołał fakt, że odkryła to kobieta. Prasa popularna była zachwycona, ale wielu uczonych krytykowało dr Diamond. Trwało to bez końca.
Te badania stały się dla Diamond strasznym doświadczeniem, a wszystko zaczęło się od zwykłej ciekawości. Prowokujące odkrycie. Krytykowano jakość użytych do badań porównawczych mózgów przeciętnych mężczyzn. Inni byli przeciwni eksperymentom, bo Einstein nie wydał zgody na badania swojego mózgu. Ale główna krytyka dotyczyła wyciągania wniosków co do funkcji komórek glejowych tylko na podstawie mózgu Einsteina. Niełatwo postawić wszystko na jedną kartę, ale nauka musi przewodzić. Wszyscy neurobiologowie badali neurony, które uważano za najważniejsze w pracy mózgu. Marianne Diamond skupiła się na komórkach glejowych, traktowanych jak pomocnicze. Takie brzydkie siostry neuronów. Uświadomiliśmy sobie, że komórki glejowe nie tylko pomagają, gdyż wpływają na funkcje poznawcze i na pamięć. Odgrywają istotną rolę w najważniejszych zadaniach mózgu. Dlatego odkrycie dokonane w mózgu Einsteina przyczyniło się do obecnego rozkwitu badań komórek glejowych. Wydawane są czasopisma poświęcone wyłącznie komórkom glejowym. Działają instytuty naukowe oraz agencje przyznające fundusze na badania. 20 lat temu to było nie do pomyślenia. 25 lat po badaniach mózgu Einsteina powstał film o żywej sieci komórek glejowych porozumiewających się za pośrednictwem transferu wapnia. Oto dowód bezpośredni, że komórki glejowe aktywnie uczestniczą w funkcjonowaniu mózgu. Zmienia się kolejny paradygmat naukowy. Dla Marian mózg był nie tylko zlepkiem neuronów, mieliny i komórek glejowych. Dla niej był cudem zdolnym do wielu rzeczy, w tym do miłości. To twój zakochany mózg. Zawsze z przyjemnością wspominam podczas wykładów odkrycia Marian i jej najnowsze zajęcia. Ale studentów najbardziej interesuje jej ludzka natura i nasz związek. Kiedy się spotykamy, co czujemy, co robimy? Nie lekceważcie spraw osobistych, emocji, układu limbicznego. Marian jest moją partnerką w każdym znaczeniu tego słowa, chociaż większość czasu spędzamy osobno. Pracujemy w odległości 500 kilometrów od siebie. Marian w Berkeley, a ja w Los Angeles. Znosimy ten rodzaj związku korespondencyjnego ponad 30 lat. Jakoś nam się układa. Marian jest moją drugą żoną. Poznałem ją, gdy miała męża, wybitnego fizyka jądrowego, Dicka Diamonda. Mieli czworo dzieci. Najmłodsze właśnie wyprowadziło się z domu. Byli w separacji. Było to w 1979 roku. Współpracownicy Marian z jakiegoś powodu mnie zaprosili. Jak poznała pani Arnolda Scheibela? Przyjechał wygłosić wykład dla moich studentów. Nie wiem, czego się spodziewałem. Spotkałem dynamiczną, młodą blondynkę. Prawdziwą, złotą kalifornijkę z głową na karku. 3 lata wcześniej stracił żonę. Poznałem Marian. Opiekował się nią 27 lat. To było cudowne przebudzenie.
Wiozłam go z lotniska. Wszystkim się zachwycał. Był jak ptak, który uciekł z klatki. Różnił się od większości uczonych, którzy są pozbawieni emocji. Najwyraźniej ją zaskoczyłem. Spodziewała się kogoś w muszce. Wygłosił świetny wykład o tym, jak jądra wzgórza otwierają się na korę mózgową. Połączyła nas i łączy do dziś miłość do mózgu. Znał się na rzeczy. Był miły i uprzejmy. Miała jakieś zajęcia. Przeprosiłam go, bo szłam na tai chi. Miałem poczekać w bibliotece. Poszedł ze mną na tai chi. Nikt przedtem mi nie towarzyszył. Wylądowałem w garniturze na podłodze i ćwiczyłem z nimi. Zakochała się pani? Tak. Wzięliśmy ślub tutaj, przy basenie. Nazajutrz wsadziłem Marian do samolotu, bo miała wykład. Czy ktoś wam powiedział, że miłość jest dobra dla mózgu? Tylko Marian Diamond mogła wykorzystać miłość w nauce. Naukowcy nie prowadzą badań nad miłością, bo to śliski temat, ale coś w tym jest. Marian rozpoczęła badania nad miłością jako metodologicznym rozwiązaniem bardzo prawdziwego naukowego zagadnienia. Ustaliliśmy, że 600 dni życia szczura odpowiada 60 latom życia człowieka. Umieszczaliśmy je w środowisku wzbogaconym i zubożonym. Odkrywaliśmy różnice. Zaprosiła mnie Niemiecka Akademia Nauk, żebym o tym opowiedziała. Pewien wiekowy profesor stwierdził, że kalifornijskie szczury wcale nie są takie stare. Powiedziałam, że zrobimy wszystko, żeby pożyły trochę dłużej i wykażemy, że wzbogacone środowisko ma na nie wpływ. Wydawało mi się, że brakuje im czułej opieki. Postanowiliśmy więc zmienić nasze postępowanie wobec zwierząt. W trakcie czyszczenia klatek przytulaliśmy je do piersi, głaskaliśmy i rozmawialiśmy z nimi. Ośmieliliśmy się mówić o miłości w naukowej publikacji, bo kiedy obdarzaliśmy troską nasze szczury, żyły dłużej, nawet 900 dni. Wykrywaliśmy zmiany mózgu szczurów, które osiągały wiek 90 lat ludzkich. Stwierdziliśmy różnicę między środowiskiem wzbogaconym i typowym. Distinct significant differences between the enriched and the non-enriched. Odkryliśmy plastyczność mózgu w każdym wieku, w młodości, w wieku średnim i w bardzo podeszłym. Middle age and extremely old age. It is a message. To przesłanie nadziei. Oto mamy aktualne dane, które wskazują, że najlepsze jeszcze przed nami. Żartujemy sobie, po co się tym nadal zajmujemy. Zdradzimy nasz wiek? Jesteśmy parą 900-dniowych szczurów. Koncepcja jest bardzo prosta. Używaj, bo stracisz. Jeśli przestaniesz używać mózgu, tracisz cenne komórki nerwowe. Rozpowszechnienie tej informacji pomoże wszystkim, 5-latkowi i zbliżającemu się do setki. Włożysz rękawiczki, żebyś mogła popatrzeć na mózg? To są twoje, te są moje, a te twojego tatusia. Poznałem dr Diamond w 1987 roku w Berkeley. Wygłosiła godzinny wykład. Miałem 18 lat. Zainspirowała mnie. Poszedłem na medycynę. Jestem patologiem i wykorzystuję to, czego mnie nauczyła. Mam 4-letnią córkę. Indigo nie może chodzić na wykłady, ale zadaje mi pytania.
Czy twoje serce bije cały czas? Chciałem, żeby porozmawiała z panią profesor. So I wanted her to come and talk to the professor who inspired me. Wyjmę mózg. Musi ojciec, żebyśmy nie narobili bałaganu. Wiesz, że teraz twój mózg patrzy na inny mózg? Czujesz, że to robi? Czy wie, co to jest? Myślę o mojej córce. Zacząłem jeszcze bardziej podziwiać dr Diamond za to, co osiągnęła. Mam nadzieję, że zainspiruje nowe pokolenie kobiet naukowców. A teraz słyszysz? Ta mała część to słuch. Jeśli ją wyjmę... Na tym polega piękno mózgu, że spełnia różne funkcje. Skoro mówisz, to ta część mózg dobrze działa. Słyszysz mnie? Co mózg robi? Skąd wiesz, że tył mózgu działa? Bo widzę i pomyśleć, że to wszystko dzieje się w twojej głowie. Satysfakcja z uczenia się. Pamiętam, że kiedy byłam studentką pierwszego roku, niezbyt często chciano badać mózg. Na Wydziale Medycznym na 105 studentów było 5 dziewczyn. W 1953 roku Marian Diamond jako pierwsza kobieta zrobiła na Uniwersytecie Kalifornijskim doktorat z anatomii. Zaczęliśmy pisać referat od umieszczenia na górze tytułów. Crash napisał swoje nazwisko, a moje umieścił w nawiasie. Spytałam, co robi. Odparł, że nigdy jeszcze nie pisał pracy z kobietą i nie wie, jak to zaznaczyć. Stwierdziłam, że przecież to moje badania. Natychmiast wszystko przestawił. Był moim prawdziwym przyjacielem. Musiało się jeszcze wiele zmienić w sposobie traktowania kobiet naukowców. Były w karierze Marian inne przypadki dyskryminacji, ale nie lubiła o nich mówić. Powtarzała zawsze: nigdy nie ulegaj goryczy, bo tylko ty cierpisz. Because you are the only one who suffers. Wzbogacanie w działaniu. Hello. Witamy, dr Marian. Hello, Marian. How are you? Jak się masz? Jestem Lao. Poznajesz mnie? Wiele lat poświęciliśmy wpływowi środowiska na mózg. Witaj, dr Marian. Ustaliliśmy, że mózg zmienia się dzięki dobrej diecie i gimnastyce, ale zajmowaliśmy się szczurami. Chciałam badać ludzi. Najbardziej zależało mi na badaniu tam, gdzie dzieci dorastały w największej biedzie. Nazwała ten projekt Wzbogacanie w działaniu. Mnisi z lokalnego klasztoru dawali im jeść raz dziennie. Żyły w lesie. Nie miały domów. Żebrały. Tragedia. Zastosowała u ludzi całą swoją wiedzę o szczurach i o zmianie mózgu pod wpływem środowiska. To była nauka stosowana odmienna od tego, co robiłam wcześniej. Opuściłam laboratorium dla brudu prawdziwego świata.
To nie były badania. Nie zamierzałam publikować wyników w piśmie. Chciałam sprawdzić, czy nowe podejście do mózgu może odmienić ludzkie życie, a także zastosować wiedzę naukową w praktyce. Ustaliliśmy na podstawie doświadczeń, że zanim mózg zdoła coś zrobić, trzeba go nakarmić, a więc najpierw dieta. Program Marian Wzbogacanie w działaniu trwał ponad 10 lat. Zbierała na to pieniądze. Jeździła regularnie do Kambodży. Stosowała zasady wzbogacania środowiska ze swoich odkryć naukowych. To była nauka i filantropia. You should see them now, 10 years later. Powinniście ich zobaczyć 10 lat później. Zdałem egzaminy na drugim roku uniwersytetu. Za miesiąc zaczynam trzeci rok. Pięcioro kończy studia. Większość jeszcze się uczy. To zupełnie inne życie. Chcemy, żeby byli wzorami dla następnego pokolenia. Wygląda na to, że tak się stanie. W tym miesiącu zdałam maturę. Przedtem nie znałam angielskiego. Teraz czytam i piszę. Nauka ma stymulować mózg i poprawiać życie. W kuchni dzieje się prawdziwa magia, ale trzeba wszystkie składniki dokładnie odmierzyć. Kobiety naukowcy dobrze gotują. Hodowaliście kiedyś kury? W La Crescenta, gdzie się wychowałam, mieliśmy kury, kozy i drzewa owocowe. Zawsze biegaliśmy boso, w skąpych kostiumach, bo to zdrowe dla dzieci. Było nas sześcioro. Jestem najmłodsza. Nigdy nie wiadomo, kiedy się wpadnie na nowy pomysł. Kiedy byłam mała, weszłam na górę. Powiedziałam sobie, że jestem tylko ziarnkiem piasku w ogromnym świecie. Czego tak naprawdę chcę? Pierwszy raz zobaczyłam mózg, kiedy miałam 15 lat. Ojciec spytał mnie, czy pojadę z nim do Los Angeles. Miał odwiedzić pacjenta. Szliśmy korytarzem, mijaliśmy pokoje. W jednym drzwi były uchylone. Na stole leżał ludzki mózg. Wystarczył mi sam widok. Powiedziałam sobie, te komórki tworzą idee. Ta myśl wpłynęła na całe moje życie. Wciąż nie wiemy, jak to się dzieje. Już wtedy byłam pewna, że jeśli będę coś studiowała, to właśnie mózg. Zachwycił mnie fakt, że jego komórki tworzą idee.
pozostał od tamtej pory w twojej świadomości? Nadal o tym pamiętam. Przecież wciąż nie wiemy, jak to robi, ani jak zapytać, żeby się tego dowiedzieć. Mózg potrafi wspaniałe rzeczy. Na tym polega piękno mózgu, sztuka mózgu i jego nauka. Dlatego tak go pokochałam i kocham. Czerwiec 2014. Marian Diamond opuszcza swój gabinet w Berkeley. Była wykładowcą 60 lat, od 1954 roku. Przeczytam mój list o mojej obecnej sytuacji. Koledzy i przyjaciele, pragnę zacząć od wyrażenia mojej najszczerszej wdzięczności wam wszystkim i każdemu z osobna. Dobry wieczór Państwu i Tobie, droga przyjaciółko. Poproszono mnie o kilka słów, bo znam Marian Diamond 41 lat. Bardzo chętnie pracowałabym tak jak dotychczas, ale powinnam posłuchać swojej anatomii. Dziękuję Wam za przybycie. Pragnę, aby zapamiętano mnie jako kompetentnego nauczyciela, który uwielbia dzielić się wiedzą i dostarczać przydatnych informacji, niż kogoś, kto jest coraz wolniejszy i niepewny, mentalnie i fizycznie. Wiecie, jak bardzo będę za wami tęsknić. Wszystkiego dobrego, Marian. Nie jestem już tą osobą, którą byłam 20 lat temu, ale nie zamierzam się skupiać na negatywach. Nigdy tego nie robiłam. Jestem wdzięczna mojemu profesorowi, że zauważył, jak się zmieniamy i starzejemy. Próbujemy zrozumieć, czym jest nowy etap w życiu nazywany starością lub podeszłym wiekiem. Przedtem ludzkość nie miała szansy go doświadczać. Marian ma rację, pragnąc zachować swój wizerunek u studentów. Nie chodzi o anatomię, tylko o jej miłość do tej dziedziny. Uważam, że tę miłość zabiorą ze sobą. Pragnie być zapamiętana jako istota pełna pasji i ciepła. Popieram ją w tym. Dziękuję. Nie rozumiem, dlaczego ludzie nie chcą być nauczycielami, choćby przez krótki czas. Rozmowy ze studentami w każdym wieku dają mi ogromną radość. Marian przekazała swoją wiedzę ponad 60 tysiącom studentów. Wypełniliby ten stadion. Nie licząc śledzących jej wykłady przez internet, to ogromna liczba przez wiele lat kariery. To jej dziedzictwo. Z każdego odkrycia wyrastają następne dokonane przez ludzi, którzy u niej studiowali i doświadczyli, czym jest radość ciekawości. Dzięki Marian Diamond poznałam tematykę, która pewnie będzie mnie fascynować do końca życia. Thank you.
Dziś mam własne podło na kapelusze i pokazuję mózg swoim studentom tak samo jak ona. Czuję się tak, jakbym zapraszała ją do sali wykładowej. W ten sposób mogę oddać jej cześć i podziękować za wszystko, co dała nie tylko mnie, lecz także tysiącom studentów, którzy słuchali jej wykładów. Czy można nie kochać mózgu? Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Małgorzata Samborska. Czytała Elżbieta Groszek.